Ferie to czas wzmożonej czujności funkcjonariuszy wszystkich służb. Zimowa aura sprzyja wszelkim zabawom na śniegu i lodzie. O bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży dbają strażnicy miejsce. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Straż Miejska w Mławie patroluje szczególnie miejsca niebezpieczne. To jest dzikie lodowiska, to jest przy ulicy Jezioro przy ulicy Krajewo oraz Glinianki przy ulicy Cegielnia, a także górkę, na której dzieci zjeżdżają na sankach i nartach. Łysa Góra jest stałym miejscem patroli strażników miejskich. Wzniesienie w sąsiedztwie lasu stwarza bardzo dobre warunki do zjazdu na nartach czy sankach. Dbanie o bezpieczeństwo podczas ferii to tylko jedno z zajęć funkcjonariuszy. W ostatnich dniach mają także sporo pracy ze zwierzętami, które błąkają się po ulicach miasta. Odłowiliśmy 6 psów z terenu miasta. Są to psy bezpańskie, zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt, tam czekują na swoich właścicieli. W 2 przypadkach ustaliliśmy już właścicieli, w 4 prowadzimy czynności wyjaśniające. Niezmiennie każdego dnia strażnicy miejscy prowadzą także patrole w poszukiwaniu osób bezdomnych. Funkcjonariusze sprawdzają opuszczone budynki, klatki schodowe i piwnice, w których szukają schronienia bezdomni. Sygnały o osobach zagrożonych wychłodzeniem lub potrzebujących pomocy można przekazywać strażnikom w dni robocze w godzinach od 16 do 22.